Witam Państwa w programie Tło wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawej akcji zorganizowanej przez młode koszalińskie licealistki. Akcja nazywa się Umilmy sobie Dni. I moim i Państwa gościem jest właśnie jedna z inicjatorek, Liliana Zawiślak. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Zwolnieni z teorii to jest właśnie co to jest? To jest rodzaj takiej olimpiady szkolnej trochę. E, tak, jest to Olimpiada, też bardzo ułatwiająca młodzieży zaczęcie jakiegoś działania takiego w swoim mieście, nawet na terenie całej Polski, e, tak naprawdę. Jest bardzo łatwa. Każdy e, z uczestników, tak jakby cały projekt, dostaje swojego mentora, który pomaga. Cała platforma jest przystosowana właśnie pod taką młodzież. Jest wszystko. Bardzo łatwo wytłumaczone, uczy marketingu i można zdobyć też przez to certyfikaty, które pomogą dalej na studia czy w pracy. My na naszej antenie pokazujemy co roku, jakie są koszalińskie projekty w ramach tej Olimpiady Zwoleni z Teorii. No i w tym roku między innymi wy wyszłyście z taką inicjatywą Umilmy Sobie Dni. W to są zaangażowane osoby z różnych koszalińskich szkół, nie tylko z jednej. E, tak, tak. Jest nas sześć jesteśmy z bronka, z dibuła i z plastyka. I na czym polega ten Wasz pomysł, ta Wasza idea? Ten projekt, właśnie w ramach tej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, umilmy sobie dni. Yy, chcemy przede wszystkim rozprzestrzeniać taką życzliwość, yy, pokazać, że jest ona łatwa i nie wymaga wielkiego zaangażowania żadnej ze stron i że niewielkimi rzeczami możemy wywołać uśmiech u drugiej osoby. Jest to tak naprawdę rzecz, którą każdy powinien dalej rozprzestrzeniać, czy to młody, czy starszy. No, i właśnie chcemy przez tą akcję całą jednoczyć wszystkich ludzi jakoś. Mm, a czy na co dzień y, zauważacie, że, że ludzie są dla siebie za mało życzliwi? Czy to na szkolnych korytarzach, czy w autobusach, czy, czy, czy na ulicach? No, właśnie tak, zauważyłyśmy taki problem, dlatego też chcieliśmy założyć taki projekt. Nawet nie ze względu na Samą Olimpiadę Zwolnionych z teorii, tylko tak same zauważyłyśmy taki problem i chciałyśmy coś działać. No właśnie, bo jak jeden do drugiego się na przykład uśmiechnie na ulicy, nieznajoma osoba do nieznajomej, to prędzej zostanie posądzona, że jest jakimś wariatem, prawda, niż po prostu osobą miłą. W ta takiej rzeczywistości chyba żyjemy. Co o tym myślisz? No właśnie, tak. Chcemy to wszystko znormalizować i pokazać, że właśnie wystarczy taki uśmiech. Y, nawzajem do siebie, żeby po prostu dzień był lepszy. Mm -hmm. y, no i pojawiłyście się w weekend y, w centrum handlowym forum Koszalin, i y, 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 jak tam przebiegła akcja, na czym ona y, polegała? Y, polegała o tym, ona na tym, że zachęcałyśmy mieszkańców do pisania na naszych takich jakby y, papierowych serduszkach, różnych życzliwych rzeczy dla innych mieszkańców, czy to dla siebie nawzajem, dla rodziny i Ludzie byli bardzo chętni tak naprawdę, żeby wziąć udział, ale bardzo trudno im było wymyślić, co mogą życzliwego dalej przekazać. Naprawdę niektórzy w grupach pięć minut po prostu musieli się zastanowić, czy napisać miłego dnia itd. i tak dalej. I jest to bardzo wielki problem. Mm, y tych serduszek, tych karteczek na tym wielkim sercu, tam pewnie było chyba nawet kilkaset. E, jakie właśnie się pojawiały najczęściej hasła? No właśnie, najczęstsze to było chyba miłego dnia, bo to takie najbardziej nam się kojarzy po prostu z życzliwością, ale tak naprawdę wszelkie się pojawiały. Niektórzy pisali, że są wdzięczni, że mają super wnuków. Niektórzy właśnie, że po prostu kochają swoją mamę, że dzisiaj ich coś miłego spotkało i są za to wdzięczni. Także no różne były karteczki i cieszymy się, że jednak mimo wszystko, mimo jakiegoś trudu takiego ludzie wzięli w tym udział. Mm -hmm. I przychodzili do Was z taką otwartością? Wiadomo, że w centrum handlowym często ludzie są zabiegani, mają mało czasu, czy, czy raczej przechodzili z obojętnością, nie byli zainteresowani? Jak to wyglądało? E, nie no, tak naprawdę e, sami ludzie podchodzili. Myślałyśmy, że będziemy musiały bardzo zachęcać. Niektórych wiadomo tam zaciągałyśmy, żeby jednak e, coś napisali, ale tak naprawdę ludzie sami byli zainteresowani, jak zobaczyli, że ktoś inny pisze, że jest takie serce. E, czytali te wszystkie inne rzeczy, które zostawiali mieszkańcy, więc zainteresowanie było, na to nie możemy narzekać. Mm -hmm. e Wspomniałaś na początku, że każdy projekt w tej Olimpiadzie też ma takiego swojego patrona. Wam pomaga pracownia pozarządowa. To było tak, że to wy znalazłyście kontakt do pracowni, poszłyście i tam was przyjęto z otwartymi rękami? E, tak, właśnie tak było. Tak naprawdę myśleliśmy, że będziemy musiały szukać wiele tych partnerów, i byłyśmy przygotowane na to, że możemy nie uzyskać z żadnej strony pomocy, ale. Pierwsze, co zrobiliśmy, to poszłyśmy do pracowni i od razu byli bardzo chętni, żeby nam pomóc i jesteśmy im strasznie wdzięczni, bo no naprawdę się przyczynili tak naprawdę do sukcesu tej pierwszej akcji I już mamy dużo planów na kolejne akcje. Mm -hmm. Wy jako młodzież mm -hmm. prezentowaliście się tam w, w forum, a pracownia też przyprowadziła swoich wolontariuszy, m.in. seniorów. To też takie było połączenie międzypokoleniowe bardzo fajne. Yy, tak, tak. Jesteśmy też właśnie wdzięczni za tych seniorów, bo byli bardzo mili dla innych ludzi. Tak też chętnie zachęcali, i fajnie, że my mogłyśmy jako właśnie młodzież się zintegrować z innymi ludźmi i razem coś wspólnie stworzyć. Mm -hmm. To jest jeden z elementów tego waszego projektu. I kolejne etapy przed nami, co będzie w niedalekiej przyszłości. Chcemy zacząć od poszukiwania kawiarni, restauracji, które chciałyby nam udzielić miejsca na rozwieszenie plakatów, które same zrobiłyśmy z różnymi życzliwymi afirmacjami. Zobaczymy, czy będą chętni. Na razie tak próbowałyśmy jakąś jedną akcję już zrobić, tak średnio. Ale jeszcze mamy na przykład w planach, bo działamy z programem DKMS i chciałybyśmy zachęcać ludzi do oddawania szpiku i jakąś z tym akcję zrobić, no mamy dużo pomysłów, zobaczymy jakie tam uda nam się. Mm -hmm. Także jak będzie festiwal organizacji pozarządowych to będziecie się tam prezentować pewnie? Y tak, tak już mamy zaplanowane nasze takie życzliwe stanowisko Yy, chcemy za, w to zaangażować yy, młodzież i tak jakby pokazać młodzieży, że nie trzeba tylko hejtować w internecie, można też coś przyjść razem zrobić. No bo właśnie największy problem jest chyba z młodzieżą co do tej życzliwości. Yy, no właśnie, yy, młodzież, yy, wy sobie. Jako, nie wiem, koledzy, koleżanki w klasie m, właśnie życzycie tego miłego dnia, czy nawet sobie jeden drugiemu da kanapkę, czy tam coś pomoże. E, czy raczej jest tak, że, że z tą życzliwością w tych szkołach, e, liceach e, no, jest trochę problem i jest więcej tego hejtu jednak? Właściwie to trochę zależy. Na pewno największy hejt jest w samym internecie niż tak na żywo. Na żywo ludzie zazwyczaj będą życzliwi, ale... W internecie nikt się nie hamuje i też chcemy właśnie trochę z internetem tak działać w mediach społecznościowych, tam też zachęcać y, ludzi do życzliwości, żeby się pozbyć chociaż troszeczkę tego hejtu. Mm -hmm. To, co wy robicie, to jest to, o czym już mówiliśmy na początku, element tej olimpiady. Te wasze wszystkie działania wy musicie raportować, wysyłać, pokazywać i ktoś to ocenia i potem się okaże, czy jesteście laureatkami. Yy, tak, tak. Wszystko musimy, yy, wszystko ustalamy też z naszym mentorem, który został do nas yy, przydzielony. I wszystko tak jakby wstawiamy do naszego formularzu. Później musimy go wysyłać, jest on sprawdzany. No i zobaczymy, może uda nam się zostać jakimiś laureatkami. Ale tak naprawdę zależało nam po prostu na zrobieniu jakiegoś projektu. Jak możemy wziąć udział w zwolnionych story, to super. Yy, jednak po zakończeniu tej edycji i tak będziemy chciały dalej działać. O akcji umilmy sobie dni w ramach Olimpiady Ogólnopolskiej zwolnieni z teorii, o tym, że należy być dla siebie życzliwym i wystarczy po prostu poranne hasło na przykład do drugiej osoby miłego dnia. Rozmawiałem dzisiaj z Lilianą Zawiślak, która jest jedną z inicjatorek tej akcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.